Siemaneczko, ja jestem Ludzek, witam was na kolejnym odcinku z Forzy Horizon 4. Dzisiaj będziemy próbować driftować na sekwencji z tego powodu, że wiele osób ma kierownicę w domu, ma kierownicę albo pada i driftuje sobie na padzie, używając właśnie skrzyni sekwencyjnej, czyli skrzyni bez sprzęgła. Normalnie na padzie sprzęgło mamy w tym miejscu, czyli jak naciskamy sobie ten przycisk tutaj, to mamy sobie sprzęgło, a nie każdy tego używa, no bo to jest takie na padzie, myślę, że niewygodne. Większość takich tanich kierownic nie posiada pedału ze sprzęgłem i też no po prostu niektóre osoby nie mają takiej możliwości, jakby driftować ze sprzęgłem. Sprzęgło daje nam możliwość, jeśli mamy na przykład słabszy samochód, to możemy go, mówiąc krótko, kopnąć ze sprzęgłem, czy kopnąć go sprzęgłem. Czyli po prostu, żeby wbił sobie na obroty i tyle, nie? I wtedy możemy bez problemu sobie zarzucić tą dupą. Aczkolwiek pociągnąć ten drift to już jest inna sprawa i zależy od to od samochodu. Jeśli mamy sobie wystarczająco mocny samochód, no ja tutaj akurat Nissana 350Z, bardzo dobre auto do driftu, no to sobie możemy bez problemu driftować bez sprzęgła. I sprzęgło jeszcze się przydaje do tego, żeby wyprowadzić samochód z driftu, bo ja często właściwie robię tak, że jak samochód mi przesterowuje, to po prostu wciskam sobie sprzęgło i wtedy samochód mi łatwo z tego driftu wychodzi. Natomiast tutaj w Forzie jest coś takiego, że jak puszczamy sobie gaz podczas gdy wychodzimy z tego driftu, to samochód automatycznie jakby jest na sprzęgle, czy na pół sprzęgle, czy coś takiego, nie jest całkowicie na tym biegu. Tak więc jak puszczamy sobie ten gaz, to bez problemu możemy samochód wyprowadzić. Ogólnie takie driftowanie jest proste, jeśli odpowiednio sobie przygotujemy samochód, bo driftowanie samochodem trochę takim słabszym może być po prostu nieco trudniejsze, tak? Ale ogólnie da się driftować na sekwencji i my sobie dzisiaj troszeczkę na tej sekwencji podriftujemy. Ja sobie tutaj przygotowałem moją skrzynię biegów, mam inny layout jak widzicie. Musiałem sobie tam troszeczkę pokombinować przy tej mojej skrzyni, ale oczywiście jak się kupi od Trustmastera tą skrzynię biegów, to możecie sobie sekwencję w każdej chwili zrobić, bo w opakowaniu macie taką specjalną płytkę, którą się wymienia tutaj i wtedy macie po prostu sekwencję. Ona jest wykrywana w systemie jako, znaczy ta skrzynia biegu jest wykrywana w systemie jako taka typowo sekwencyjna. To jest bardzo fajna sprawa. No i ja sobie dzisiaj podriftuję na sekwencji. Tak, muszę się wam przyznać, że ostatnio bardzo dużo gram w rajdówki i tam na Hashi też jest no dość ciężko, żeby wszystko ogarnąć, więc sobie po prostu używam sekwencji na drążku, a w przyszłości myślę, że sobie ogarnę jakiś fajny shifter w łopatce, ale nie taki, który się skręca z kierownicą, tylko taki stały w jednym miejscu. No dobra, wracamy do Forzy i będziemy sobie próbować moje najlepsze driftowozy, które zrobiłem pod driftowanie ze sprzęgłem i będziemy sobie testować, jak będzie wyglądało driftowanie, nie? Czyli będziemy sobie driftować po prostu. I teraz tutaj jest taka ciekawostka, jeśli chodzi o ten mój shifter, że jeśli chcemy wrzucić bieg wyżej, to musimy, jak to wy mówicie, ten mój śrubokręt dać do przodu, a jeśli chcę zrzucić, to w dół, nie? Czyli popycham, zmieniam bieg do góry, ciągnę do siebie, zrzucam bieg w dół. Okej, dobra, czego się spodziewam? Przede wszystkim, że będę częściej przesterowywał, bo jednak często było tak, że się ratowałem tym sprzęgłem, jak samochód mi za bardzo rotował. No i lecimy, zobaczymy jak to będzie szło. Na pierwszy strzał weźmiemy sobie 350, potem wezmę moje jeszcze inne driftowozy. I co teraz robię? No, jeśli chcę więcej rotacji, to tutaj mam ustawione hamulce naprzód, chyba tam 90%. I dzięki temu będę mógł sobie więcej rotować, po prostu używając hamulca nożnego. A jeśli będę chciał, no to też zależy z tą rotacją jak to jest, bo przecież jak gazu dodajemy, to też rotujemy bardziej samochód, nie? Ale oczywiście więcej sobie pracujemy kierownicą. Próbujemy samochód utrzymać. Lubię czasami sobie na przykład, jak jadę na rondzie, to troszeczkę muskać to sprzęgło. Samochód wydaje się być wtedy bardziej stabilny, a teraz trzeba tak więcej tym gazem
jakby operować. Tak mam wrażenie, że jak się puszcza ten gaz, to... Padł mi spadł. Kurde, nie wiem czy go sięgnę, bo tam mi daleko. Chodź tu, gościu. Gościu. Mi tutaj od tego kręcenia spadł. Weź mi kamerę zmień z powrotem. Ja nie lubię na takich. Dobra. Zmieniamy na jedynkę. Wsteczny. Jedynka. Jedziemy dalej próbować. Jest dziko, no. Chce się na to sprzęgło nogę położyć. Ale nie można, bo to nic nam nie da. Aha, jeszcze jedna ważna sprawa, właśnie. Bo za każdym razem, kiedy zaciągamy hamulec ręczny, to za każdym razem, jak mamy skrzynię manualną ze sprzęgłem, musimy wcisnąć sprzęgło, bo inaczej w Fordzie jest coś takiego, że Fordza imituje nam jakby to, że samochód zgaśnie, czyli spadają nam obroty i jakby no, samochód przez chwilę nie ma, nie jedzie. Jak wciskamy gaz, to nic się nie dzieje, tak? I to nam Fordza imituje jakby, że samochód nam po prostu zgasł, nie? Jak zaciągniemy hamulec ręczny bez sprzęgła. Tutaj natomiast jak mamy sekwencję, mogę sobie cisnąć gaz, nie naciskam sprzęgła i dalej samochód jest jak najbardziej na chodzie. Więc to jest też taka różnica i troszeczkę takie ułatwienie. Dobra, spróbujmy coś ładnego skleić. Prawdę mówiąc, nie rozgrzałem się przed odcinkiem, powinienem. Kurde, znowu chciałem na sprzęgło. Ale dziwnie. Ja prawie cały rok jeździłem z tym sprzęgłem, uczyłem się na sprzęgle. I teraz ta sekwencja jest tak dziko. Ale dziwne uczucie. Czuję się, jakbym teraz widelca nie potrafił trzymać. To tylko taka mała zmiana jest. Co mi tutaj odbiło go tak? Jedyny plus jest taki, że nie trzeba kopać tego sprzęgła przy zmianie biegów. Ale jak już się przyzwyczaisz, to jest nawet fajne, no. Tutaj nie ma z tym problemu. W ogóle dzisiaj odpaliłem Fordzę i nie wiem, czy była jakaś aktualizacja w grze czy coś, ale strasznie mocno Force Feedback miałem ustawiony. Miałem ustawione ustawienia tak jak zawsze, nie? Bo przecież to są zapisane w chmurze. A tutaj jakoś tak strasznie, strasznie ciężko, że do driftu to nie bardzo, panie. Chłopie! Coś tak... Da się oczywiście, jakby ktoś pewnie z was sobie już driftuje na sekwencji tylko i wyłącznie, bez sprzęgła. Tak się oczywiście na kierownicy da, tylko dla kogoś, kto driftował sobie zawsze ze sprzęgłem, to już się trochę innych czynności na kierownicy nauczył i to tak bardziej wchodziło intuicyjnie. A teraz to się tak, większość po prostu tą kierownicą kręci, a pedałem sprzęgła się nie robi totalnie nic. Jest to takie dzikie. Okej, sprawdźmy sobie teraz BMW. Tego gnoja też mam zrobionego pod drift. To jest bardzo fajne auto do driftu. Z drugiej strony, myślę, że ta sekwencja może troszeczkę nauczyć takiego jakby zespojenia gazu i kierownicy i odpowiedniego manipulowania na tym, bo trzeba troszeczkę bardziej uważać na ten skręt. Jak masz sprzęgło, to możesz sobie
parę rzeczy kompensować jakby sprzęgłem, nie? Jak na przykład samochód za bardzo ci lotuje, pyk, sprzęgło i ci prostuje od razu, nie? To ciekawe, bo też jak sobie gram teraz w rajdówki, to uczę się trochę tam jeździć, w jaki sposób kontrować różne samochody. I na przykład jeśli masz samochód z napędem na tył, no to tak jak wam powiedziałem, jeśli samochód wam za bardzo tam rotuje, to sprzęgło i samochód się prostuje. Natomiast z samochodem z napędem na przód, to jeśli samochód wam rotuje tam gdzie nie chcecie, to skiercacie po prostu kierownicę w kierunku, w którym chcecie jechać i gaz do końca. I tyle. Nie ma filozofii. Nie, natomiast z tymi samochodami z napędem na tył jest trochę inaczej. A jeszcze inaczej jest z samochodami z napędem na cztery koła, bo wtedy po prostu składasz ręce do modlitwy i jak się ci samochód rotuje i modlisz się, no. Próbujesz coś ogarnąć jeszcze hamulcem ręcznym, ewentualnie dodajesz gaz w opór, prostujesz koła i próbujesz coś tam sobie myknąć. Dobra. Tak wygląda ta BMW-ka. Nie mogę się do tego przyzwyczaić, że jak zaciągam ręczny, to nie muszę sprzęgła dotykać. Jest takie dziwne. I faktycznie, chyba faktycznie jest tak, że jak... Faktycznie chyba... Czekaj. Już wiem co mi się tutaj stało. Znowu mi się kąt kierownicy zmienił. Kurde, ej, miałem ustawione na kierownicy 360 stopni, what? Skąd to ustawienie? Jak gram w rajdówki, to mam ustawione 540 stopni, ale w Dirt Rally 2.0 jest tak zwany soft lock i się dostosowuje do realnego skrętu każdego samochodu, więc tam przeważnie jest właśnie te 540 stopni, chyba że jakaś starsza rajdówka, no to ona ma tam też inaczej. O, ja się zastanawiam, co mi te koła tak waliłem, jak ja tylko leciutko kierownicą skręcam. Się ustawiło 360 stopni. Okej, okay, teraz powinno być lepiej. No i właśnie tak myślę, kurde, samochód mi coś tak przez tą sekwencję czy coś? Czy inaczej sprzęgło? Ale i tak myślę, że jak właśnie puszczam gaz, to automatycznie to sprzęgło zaczyna działać. Ale nie dam sobie łba urwać. Na pewno jest troszeczkę inaczej i może to też wpłynąć na właśnie samochody, które osoby, które grają na kierownicy bez sprzęgła, a może to wpłynąć na ich sposób, w jaki tuningują samochody. Ale dziko. Jezu, ty. No naprawdę, czuję się jakby, nie wiem. Idziemy tutaj. W ogóle strasznie nisko siedzi ta BMW-ka. Mam wrażenie, że poduszkowcem jadę. Nie można kopnąć ze sprzęgła. Zamiast kopać sprzęgło, to ja kopię hamulec nożny. O, era. Tutaj brzydko wyszedł, nie? Dobra, tu mamy takie rondo dosyć trudne, nierówne. Trudne, nierówne. Nie będę chciał driftować na sekwencji. Nie chcę się oduczyć tych nawyków prostowania sprzęgłem, wychodzenia z driftu ze sprzęgłem, kopania ze sprzęgłem. Słabszy kaut. Ej, tu już jest jesień? Pierdziele, ja nie gram w Fordze przez tydzień. Dzisiaj będę nagrywał odcinki na przyszły tydzień. Nie chcę w zimę grać. No dobra. Jak sobie poradziła ta BMW-ka? Bardzo, znaczy poradziła, ja sobie poradziłem z nią, kurde, on sobie radzi bardzo dobrze. Okej, okay, mamy mojego driftowego wariata. Zobaczmy sobie na Fortune Island, jak to będzie wyglądało. Plus jest taki, że jak mamy
Znaczy, sekwencja jest uniwersalna, nie? Jeśli chcemy się na przykład pościgać i weźmiemy sobie Lamborghini tam, nie wiem, jakieś z szybką skrzynią biegów, sekwencyjną właśnie, to możemy... Och! I tutaj właśnie chciałem kopać sprzęgło, aaaah! Żeby samochód zaczął wirotować, a tu trzeba gaz do końca i ewentualnie trochę hamulca wcisnąć. Inaczej jest. Ale to też jest fajne, bo możecie nauczyć takich nawyków, żeby raczej częściej próbować operować gazem, niż chwytać po to sprzęgło, bo to sprzęgło to też taka czasami pomoc jest przy ślizgu. I nieraz możecie nauczyć tego, żeby kurde jednak próbować bardziej precyzyjnie tym gazem, nie? To też jest ważne. Ale jest dziwnie, to jest tylko... To właściwie nic się nie zmienia, poza tym, że nie masz sprzęgła. Tunik samochodu jest taki sam. Ustawienia kierownicy takie same, nie? Jedynie brak sprzęgła i już się człowiek gubi. Aha. Myślałem, że będzie mi łatwiej, powiem szczerze. Nie wiem, dlaczego nie jest. Wybiłem ten moment, bo w Fordzie jest tak, że... W Fordzie jest tak, że możesz sobie jakby ten ślizg dociągnąć jeszcze ręcznym. Bardzo łatwo to zrobić. I w przypadku, gdy nie masz właśnie sprzęgła, to ten hamulec ręczny możesz sobie w każdej chwili zaciągnąć bez problemu. Bez obaw, że tam sprzęgło za późno czy za wcześnie wciśniesz. Przesterowałem. A ja powiem wam, że to jest też ciekawa nauka, bo naprawdę teraz staram się bardziej operować tym gazem tak precyzyjniej, żeby samochód nie przesterowywał. Tylko trzeba mieć chyba odpowiednio... Trzeba mieć chyba odpowiednio mocny samochód do jazdy na sekwencji. No bo mówię, nie można sobie kopnąć ze sprzęgła, nieraz to pomaga, nie? Czwórka. To już chyba za słabo będzie na czwórkę. A i tak jestem zaszokowany, bo to jest standardowy silnik tej BMW. Żeż ty! Kurde, pieprzona klasa. Dobrze, sprawdźmy sobie Brabusa. W Brabusie jest tyle fajnie, że tu w ogóle samochód nie występuje chyba wcale w skrzyni manualnej. Oja. Próbujemy teraz. Dobra, mamy na pewno odpowiednią moc, żeby te zakręty tu polecieć. Dobra, uwaga, tu się z górki jak siedzi, chyba się bardzo przydało to sprzęgło. Tak myślę. Ale dziwnie! Boże, blokują mi się koła! Przypomniało mi się, że za każdym razem, kiedy sobie robiłem transfer, to prawie zawsze używałem sprzęgła. Jakie to jest dziwne teraz! Zwłaszcza w takich delikatnych sytuacjach jak teraz, kiedy bardzo łatwo jest samochód przesterować. I masz z górki? Chcesz zrobić jakiś transfer? Jest dziko. Bo jak wciskasz sprzęgło, to ogólnie odłączasz co? Skrzynię biegów od silnika i wtedy dyferencjał też inaczej pracuje. Po prostu jest luźny. Samochód łatwiej jest sterować. Jest taki bardziej skrętny, a jednocześnie jest bardzo przyczepny w tym momencie, nie? Natomiast jak puścisz sprzęgło,
Wydaje mi się, że nie do końca jest tak, że jak się puści ten gaz na sekwencji, to nie do końca jest tak, że... że to sprzęgło się gdzieś tam załącza automatycznie. Jednak... Jezu... Okropnie jest, okropnie. Ja sobie trochę w Fordzie pojeżdżę na tej sekwencji, bo jak jeździłem na Hashifterze i brałem jakieś tam, tak jak mówię, Lambo czy Ferrari czy coś takiego i zaczynał się ścigać z kimś tam, było ciężko. Nie, bo trzeba, dłużej po prostu się te biegi wbijały i był spory lag na przyspieszeniu. Jezu! Kurde, nie wiem, czy inaczej stunigować fury pod drift na sekwencji, czy coś. Ale sprzęgło to podstawa jest, kurde. Podstawa do driftu. W sekwencji to tak dziwnie jest, dziko. Da się, tak, da się ślizgać. Chyba nie zawsze wychodzi to dobrze. Znaczy wiesz, no, to jest kwestia, wszystkiego można się nauczyć. Ja się nauczyłem iść driftować w tej grze na sprzęgle. I mi jest tak lepiej, bo w wielu sytuacjach po prostu sprzęgło mnie też ratowało, tak? Ale sekwencja ma takie chyba plusy, że możesz nauczyć się lepszego operowania gazem, bo musisz mieć tą świadomość, że o kurde, nie mam sprzęgła, więc muszę się jakoś tak driftować, żeby samochodu nie przesterowywać, czyli odpowiednio synchronizować kierownica, gaz i ewentualnie hamulec nożny. I to też ma swoje plusy, to nie jest tak, tylko że po prostu no, ciężko mi jest się teraz tak przyzwyczaić od razu. I to też ma swoje plusy, to nie jest tak, że driftowanie na sekwencji jest do dupy. Po prostu dla mnie jest to dziwne. Ale widzicie, teraz sobie do połowy gaz praktycznie, tak może 70%. O, jedynka trochę za mało. No i coś tam się dzieje. I teraz, jak zaciągnę ręczny, to jakby mam, jak zaciągam ręczny, to tak jakbym miał to sprzęgło, nie? Ciekawe, czy jak właśnie puszczam gaz, to też jakieś takie sprzęgło się załącza, czy nie? Sorry, że dzisiaj nie popisałem się driftem. Jakby... wiem, że ciężko się coś takiego ogląda, ale macie takie wyobrażenie teraz, jak może się driftować osobie, która driftowała ze sprzęgłem na sekwencji. Ja nie jestem jakimś dobrym drifterem, cały czas się tam jeszcze uczę i tam trenuję sobie w wielu grach driftowanie, ale no, na sekwencji jest dziwnie. Jest dziwnie, jak się ktoś przełączy ze sprzęgła. W każdym razie nie jest to niemożliwe i da się też wyprowadzić ładne ślizgi. Jeśli ktoś ma z was kierownicę, nie wiem, Thrustmaster T300 RS, która ma 1080 stopni obrotu, jest to bardzo dobra kierownica. Natomiast w zestawie z tym kołem macie tylko gaz i hamulec, nie macie sprzęgła. Nie wiem, czy tam jak się dokupi inne pedałki, to czy można to podłożyć, ale chyba tak, nie ma znaczenia. T300 RS to jest bardzo, bardzo dobra baza do driftu i w ogóle do jazdy. No nic, no i tak to wygląda moje driftowanie, skończyło się na Brabusie. Myślę, że tak ze wszystkich tych driftów, których było gdzieś tak z 20, wyszło ze 4, 5 może ślizgów. I tyle. Takie gładkie zakręty, proste, to myślę, że bez problemu po prostu wciskasz gaz do końca i ciśniesz, nie? Ale tak, żeby coś tam zrobić jakiegoś trudniejszego, jakieś tam przekładki, nieprzekładki, zjazdy z góry na drifcie, no to już jest faktycznie ciężko bez tego sprzęgła, bo sprzęgło dosyć dobrze stabilizuje samochód w wielu, wielu sytuacjach. Dzięki wam, że byliście na tym odcinku. Mam nadzieję, że wam się podobało driftowanie na sekwencji. Trzymajcie się, na razie, hejka!